Jest bardzo dużo ludzi, którzy tracą wzrok. Pojawia się iskierka nadziei, że to nie jest koniec. Okulary nie pomagają. I co się wtedy dzieje? Ten lekarz nie musi nic takiego złego powiedzieć, ale pacjent sobie sam dopowie, że będzie tylko gorzej. I co się dzieje? Wraca do domu, zamyka się w czterech ścianach i popada w depresję. Czułam się samotna, bo się bardzo wstydziłam tego, że źle widzę. Wtedy, kiedy ten pacjent do nas trafia, to my musimy najpierw przepracować jego żałobę. Nigdy nie jest za wcześnie, ale bardzo często jest za późno. Oko Rady. Podcast dla zdrowia Twoich oczu. Rozmowy Małgorzaty Pacholec z ekspertami. Ten podcast powstał w ramach projektu Dobry Wzrok Mazowszan. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnych Oko Radach. Dzisiaj naszym gościem jest pani Teresa Kłys. Prywatnie moja bardzo dobra koleżanka. Witam cię, Tereniu. Terenia jest dyrektorem wspaniałej placówki. Jest to Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych. Jest to jedna z dwóch placówek w Polsce, która prowadzi kompleksową rehabilitację osób słabowidzących. Jest to unikalna placówka i dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać, co w takiej placówce mogą uzyskać osoby, które tracą wzrok, które są samotne, które nie wiedzą, jak się poruszać w tym nowym dla siebie świecie. I myślę, że podzielę się też własnym doświadczeniem z tracenia wzroku, a myślę, że pani Tereska jest najlepszym rozmówcą. Witam cię, Tereniu. Dzień dobry, witam serdecznie, Małgosiu. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym podcaście, bo myślę sobie, że to jest bardzo ważny temat i bardzo mało znany, nie tylko w środowisku medycznym, ale przede wszystkim nie wiedzą o tym pacjenci, te najbardziej zainteresowane osoby, które powinny w pierwszej kolejności, jeżeli pojawia się faktycznie dość duży problem z tym widzeniem, skierowani powinni zostać do tej właśnie placówki. Ja już nie mówię koniecznie do naszej placówki, ale na takie świadczenie, jakim jest rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku. Brzmi to bardzo tajemniczo, ale myślę, że naszymi oglądającymi są też osoby, które nie mają pojęcia w ogóle, co to jest rehabilitacja, z czym to się je. To może tak ja posłużę się swoim przykładem. Było to już dawno, ale z rozmów z koleżankami, kolegami z naszego stowarzyszenia, ale nie tylko, z pacjentami, którzy do nas dzwonią, bo przecież prowadzimy infolinię, to jest bardzo dużo ludzi, którzy tracą wzrok i dla których no niestety, mimo że mam medycynę, okulistyka jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce też, to niestety te choroby nie są uleczalne. Bo przypomnijmy, że okulary pomagają tylko na wady wzroku. I my naprawdę dziś tu nie będziemy rozmawiać o wadach wzroku, które są korygowalne okularami. Będziemy mówić o problemach ludzi, którzy niestety, ale mają schorzenia wzroku i tracą ten wzrok, pogarsza im się, okulary nie pomagają. I co się wtedy dzieje? Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, bo mam chorobę genetyczną, która odbierała mi rok po roku wzrok. Byłam młodą osobą i czułam się niezwykle zalękniona. Czułam się samotna, bo się bardzo wstydziłam tego, że źle widzę i że nie daję sobie rady z różnymi czynnościami, z różnymi sytuacjami życiowymi. Zupełnie nie wiedziałam, że może ktoś mi pomóc. Zresztą w tamtym czasie myślę, że nie było takiej pomocy, na jaką dziś mogą takie osoby trafić, prawda, jeżeli szukają tej pomocy. I dzisiaj o tym będziemy mówić. Na ten początek, czyli tego zalęknienia, kiedy człowiek dostaje diagnozę, był u lekarza specjalisty, u okulisty, no i lekarz, w dzisiejszych czasach jednak często lekarze mówią jednak, że ta choroba nie jest wyleczalna, a więc lepiej nie będzie. Dbajmy o to, żeby nie było gorzej. No, ale pacjent jest nieusatysfakcjonowany, bo zły wzrok to też zła jakość życia, dużo ograniczeń. W czym może pomóc rehabilitacja? W tych lękach, w tym przerażeniu. Nikt
bez względu na to, na jaką jednostkę chorobową zachorował, nie chciałby usłyszeć na koniec wizyty lekarskiej, że strasznie mi jest przykro, ja już nic nie mogę więcej zrobić. I to jest ten moment, kiedy to zdanie powinno być kontynuowane, ale jest takie miejsce, jest taka usługa medyczna, gdzie jeszcze państwu, pani, panu, może ktoś pomoże na pewno. I w tej sytuacji ta osoba, pojawia się iskierka nadziei, że to nie jest koniec. Niestety często brakuje tej informacji i pacjent wraca do domu z takim przekonaniem, że jedyne co teraz mnie spotka, to na pewno oślepnę. Bo jeżeli jest informacja od lekarza, że ta choroba będzie postępowała, będzie tylko gorzej, a jeszcze nie daj Panie Boże, jeżeli ten pacjent był na przykład w programie lekowym, z którego no niestety zostanie usunięty, ponieważ no parametry, które są kryterium wskazującym na to, że może być dalej tam pacjent leczony w tym programie, zostaje wyeliminowany, to jest jasna informacja dla takiego człowieka, że on sobie już dopowie, nawet ten lekarz nie musi nic takiego złego powiedzieć, ale pacjent sobie sam dopowie, że będzie tylko gorzej. I co się dzieje? Wraca do domu, zamyka się w czterech ścianach i popada w depresję. I bardzo często zdarza się, że pacjenci, którzy wreszcie do nas trafią z jakiegoś powodu, zazwyczaj to jest poczta pantoflowa, chociaż no szczęśliwie już przynajmniej w niektórych miejscach na mapie Polski są tacy specjaliści, którzy faktycznie kierują tych pacjentów do rehabilitacji, ale wtedy, kiedy ten pacjent do nas trafia, to my musimy najpierw przepracować jego żałobę, bo ta informacja o tym, że oślepnę, powoduje to, że pacjent jest, my bardzo często porównujemy, do stanu żałoby. Po utracie kogoś bliskiego wszyscy bardzo cierpimy, przeżywamy i próbujemy przepracować tą żałobę. I tak się zaczyna u nas ta rehabilitacja niejednokrotnie, że w ramach tego ośrodka rehabilitacyjnego, który my prowadzimy, pracuje z nami także psycholog. I to jest to miejsce, gdzie zaczynamy tłumaczyć. Szczęśliwie się też składa, szczęśliwie, nieszczęśliwie może dla tych osób, ale obie panie psycholog, które pracują z nami, same mają ogromne problemy z widzeniem. Jakby są bardzo dobrym przykładem, jakby wzorem do naśladowania, że wcale to upośledzenie widzenia to nie jest koniec świata. Jedna z pań psycholog jest młodą osobą, która wychowuje dziecko kilkuletnie, jeszcze w wieku przedszkolnym, pracuje w wielu projektach poza nami, także samodzielnie porusza się, korzysta ze wszystkich możliwych dostępnych mediów, jakie są dostępne, obsługuje komputer, prowadzi dokumentację medyczną, która obecnie jest wymagana w formie elektronicznej, także świetnie sobie radzi. Czyli nie jest to tylko teoria, tylko to jest też potwierdzone jej praktyką. Dokładnie. Czyli jest wiarygodna w tym swoim przekazie. Dokładnie tak jest. I myślę, że to jest cudowna okazja do tego, żeby pacjent, który jest zagubiony, bo no, tak jest, prawda, zagubiony, poczuciu, że jest sam, samotny ze swoim problemem, no właśnie poczuł, że nie jest samotny, że są ludzie, którzy rozumieją go bardzo dobrze, lepiej niż ludzie, którzy są wokół, bo no, nie czarujmy się, bliscy nasi bardzo nas kochają, chcieliby nam niebo przychylić, ale często nie rozumieją naszej sytuacji i nie czują tego, co my przeżywamy. Tak, dokładnie tak jest i my bardzo często prosimy, jak już ten pacjent do nas trafi i już jest gotowy do podjęcia tej właściwej rehabilitacji, zapraszamy z kimś bliskim, z rodziny, z opiekunem, w zależności od sytuacji oczywiście rodzinnej, żeby ta osoba, ten bliski wysłuchał również i nie wyręczał, ale wskazywał możliwości, w jaki sposób ten pacjent może być nadal samodzielny. Na żeby tyle, wspierał, że a nie tak, wyręczał, tak, że nie dokładnie. Litość, a współczucie tak, ale litość nie. Ale nie litość, dokładnie tak. Nie cierpimy litości. Dokładnie, nikt czyli, tego nie czyli, cierpi. Tak, czyli początek to jest zrobienie porządku z głową, prawda? Bo tak. Bez tego porządku z głową nie możemy wyruszyć w tą nową podróż, inną, bo jest to co inne życie po niewidomemu, nie daj Boże, ale też po słabowidzącemu. Bo ja pamiętam, że ja traciłam wzrok w ciągu no, kilkudziesiątek lat
i to widzenie zmieniało się z roku na rok, ale nie nagle. I myślę, że dla wielu pacjentów no właśnie wiedza o tym, że jest taka placówka, gdzie będą na różnych etapach mojej drogi z tą słabowzrocznością, będą mogli mi pomóc, jest bardzo wspierająca. Ale to jest pierwszy krok, czyli głowa, porządek w głowie, czyli taki start, kiedy człowiek wreszcie nie rozpacza nad sobą, tylko myśli, dobra, no zdarzyło się, jest nieszczęście, ale tak nie chcę, żeby siedzieć w domu i nic mnie już nie czekało. Mam apetyt na życie i chcę być aktywny. Co można jeszcze uzyskać w ramach rehabilitacji? Oj, bardzo dużo można uzyskać. Ja tylko jeszcze powiem, bo często pada takie pytanie, a kiedy należy się zgłosić na tą rehabilitację? Nigdy nie jest za wcześnie, ale bardzo często jest za późno. Czyli lepiej wcześniej niż za późno, bo wtedy, kiedy jeszcze pacjent faktycznie ma widzenie, może ono jest ograniczone, może są zaburzenia, ale wiemy, że będzie postępowała ta choroba, więc jak najprędzej ten pacjent powinien się do nas zgłosić. I wtedy, kiedy on już się do nas zgłosi, to my to wspólnie ustalamy, jak ta rehabilitacja powinna przebiegać. Dlaczego? Dlatego chociażby, że każdy ma inny pomysł na siebie, tak? Każdy chciałby robić różne rzeczy i my nie będziemy teraz na siłę uczyli kogoś czytania, jeżeli nie czytał dotychczas, tak? Tylko ustalimy, że dana osoba na przykład chciałaby aktywnie spędzać czas wolny, chciałaby uprawiać sporty, no to wskazujemy. Albo pracować nadal. Bardzo dużo nadal. Ludzi boi Dokładnie. Się przecież, że pracuje, są młodymi ludźmi, a boją się przyznać, że mają problemy ze wzrokiem, ponieważ słabo widzą. Tak, dokładnie tak jest, więc jest tak wiele nowych technologii, które pomagają, pozwalają, są programy udźwiękowione, to jest powiększony druk również, to są różnego rodzaju... My musimy tutaj powiedzieć, że przecież współczesne telefony komórkowe to są mini komputery, które mają tyle funkcji, ale już systemowo wpisane są dla osób słabowidzących, nawet niewidomych. Ja korzystam ze smartfona i sobie nie wyobrażam, żeby dnia bez korzystania z tej wspaniałej pomocy, która pomaga mi w nawigacji, czyli w chodzeniu, z orientowaniu się, gdzie jestem, ale też nawet w przeczytaniu po prostu oznaczeń, prawda, czy przeczytaniu nazw produktów, prawda, których, czy jak biorę puszki, no to nie zawsze wiem, czy to jest fasolka, czy groszek. Mogę za pomocą odpowiedniej aplikacji to przeczytać. Ale słabowidzący mogą też mieć dobierane w ramach rehabilitacji pomoce różne optyczne, które pomagają im w lepszym widzeniu. I myślę, że to jest gigantyczna korzyść ze zgłoszenia się do rehabilitacji. Tak, dokładnie tak jest. Te pomoce optyczne, o których teraz Małgosia powiedziała, one są także refundowane, więc to jest naprawdę bardzo wielka pomoc. Często zdarza się, że pacjent dopłaca tylko różnicę pomiędzy tą ceną refundacyjną, a tą właściwą ceną rynkową, jaka jest. Więc, a zdarza się również, że są zupełnie bezpłatnie te pomoce dobierane. Poprawiła się znacznie ta refundacja, więc faktycznie każdy dla siebie coś znajdzie. Ale powiedz właśnie, Treniu, co to są te pomoce optyczne? Bo myślę, że nie wszyscy może myślą, że to są tylko lupy, prawda? No nie, no właśnie nie są to tylko lupy. Oczywiście każdemu tak się kojarzy, że lupa, szkło powiększające, Aha. różnie ludzie to nazywają. Natomiast nawet gama i tych lup, które my mamy, są dobierane trochę tak, jak zawsze mówię, jak buty. Że często dzwoni ktoś z rodziny i mówi, czy ja mogę przyjechać kupić dla mamy, babci, dziadka lupę. Ja mówię, że nie może pan przyjechać i kupić, bo ta lupa nie będzie przydatna. Proszę przyjść z pacjentem, żeby ten pacjent przymierzył, co dla niego będzie dobre. Czyli to jest szyte na miarę. To jest szyte na miarę, dokładnie tak. Dlatego, że te lupy są w różnych formach. Różne są powiększenia. Są lupy podświetlane, są lupy z rączką trzymane, są lupy na stojakach, które w przypadku na przykład osób, które potrzebują mieć wolne dłonie, albo są również choroby dodatkowe, tak? No gdzie pewnie. To drżenie rąk jest, tak, dokładnie. Więc ta osoba potrzebuje zupełnie innej lupy. Są lupy w okularach, w oprawkach okularowych. Są lupy przypinane do okularów korekcyjnych, więc jest całe mnóstwo. Samych lup. Samych lup, dokładnie.
Są różnego rodzaju, tak jak już powiedziałam, specjalistyczne okulary, gdzie ta lupa jest wmontowana, tak powiem na skróty, w tą oprawkę okularową, co daje możliwość pacjentowi czytania na przykład, tak? Co prawda to czytanie nie jest tak jak dotychczas w normalnych okularach korekcyjnych, natomiast naszym zadaniem też jest nauczyć pacjenta, w jaki sposób może korzystać z takich okularów. Są to pomoce również do odczytywania w dal. Dlatego, że no, osoba, która ma faktycznie w zależności od schorzenia ograniczone to widzenie i nie potrafi przeczytać na przykład nadjeżdżającego autobusu, tramwaju, numeru ulicy, wówczas wyposażona zostaje w monookular. Czyli jest to niewielka lunetka, która mieści się w kieszeni i używana jest wówczas, kiedy jest taka potrzeba. Nie trzeba bez przerwy mieć takiej pomocy na nosie czy w ręku, tak? Są też okulary takie do oglądania telewizji, do oglądania telewizji, do prac manualnych, do majsterkowania, więc naprawdę jest cały szereg takich pomocy, ale bardzo istotne, bo oczywiście niektórzy mówią, czy można to kupić przez internet. Oczywiście, że pewno można kupić, tylko sam zakup jakby nie rozwiązuje tutaj kłopotu, tylko my musimy się z tym pacjentem ustalić, do czego on tą pomoc potrzebuje. I jakie ma uszkodzenie wzroku, tak. bo są różne uszkodzenia wzroku. Jeden pacjent słabowidzący, nawet z tą samą jednostką chorobową, niekoniecznie widzi w ten sam sposób, jak jego kolega z tym samym schorzeniem. Ale oczywiście. Ja pamiętam przecież, że w przeciągu chociażby 5 czy 10 lat ten mój wzrok tak się zmieniał, że ja też miałam jakieś pomoce, które z biegiem lat stawały się już nieużyteczne, nieprzydatne. Tak, dokładnie tak to wygląda, ale poza samym faktem już doboru tych pomocy, to my jesteśmy trochę takim konfesjonałem, gdzie ten pacjent może się wyżalić, tak jak już powiedziałam na początku, ale na końcu tak naprawdę to on jest uspokojony, bo my mamy na tyle dużo czasu dla tego pacjenta, ponieważ my wiemy, ile czasu trwa wizyta lekarska. Zawsze są kolejki, zawsze jest pośpiech. Lekarze śpieszą się, bo wiedzą, ilu jeszcze pacjentów dzisiaj muszą przyjąć. Natomiast jak pacjent już do nas trafia, to my mamy dla niego czas. Ta wizyta trwa nawet godzinę, a jeżeli potrzeba, to i więcej. I na podstawie takiego skierowania ten pacjent może przychodzić tak wiele razy, ile potrzebuje. Ach, czyli to jest w ogóle cudowne świadczenie, z którego powinniśmy nauczyć się korzystać. I też zabiegać o to, żeby w więcej miejscach w Polsce była taka usługa, takie świadczenie, niezwykła usługa dostępne. Więc można podsumować to, co do tej pory powiedzieliśmy. Na początku trzeba zrobić porządek z głową, żeby pacjent zechciał wydobyć się ze swojej otchłani, lęków, niechęci do wychodzenia z domu, do kontaktów z ludźmi. I to jest zadanie psychologa, ale nie tylko. Specjalistów, którzy są też specjalistami przecież od tak zwanego tyflo, czyli tyflologia to jest nauka o właśnie osobach, które tracą wzrok. Kolejna rzecz to jest słabowidzącym wyposażamy, czyli to takie oprotezowanie, można powiedzieć. To, co można, to pomagamy, a optyka, są też lupy elektroniczne, fantastyczne pomoce, które można nawet schować w torebce czy w jakimś małej saszetce, a można je mieć przy sobie zawsze. No to są kosztowne przedmioty, ale chyba nic nie jest ważniejsze od tego, żeby widzieć. Kolejna rzecz to jest właśnie czynności dnia codziennego, bo przecież wiemy, że wzrok jest potrzebny do wszystkiego, co tak naprawdę, jak otwieramy oczy, to dopóki nie zamkniemy wieczorem, kiedy idziemy spać, to ten wzrok cały czas jest nam potrzebny do wykonywania różnych czynności życiowych. Człowiek jak słabo widzi, to mu się zdaje, że już nic nie potrafi, nie może nic ugotować, nie może sobie nalać bez poparzenia rąk wrzątku do kubka i tak dalej, i tak dalej. Nie może szyć, nie może nawet przy wyszyciu guzika. Czy to prawda? Nie jest to absolutnie prawdą. Prawdą jest to, że bardzo często proste rozwiązania, które my pokazujemy, już jakby otwierają szerzej oczy tym pacjentom i nagle mówią, ojejku, to takie proste. Na przykład, jeżeli mówimy o kontrastach,
osoba słabowidząca, jeżeli będzie używała białego naczynia, na przykład białego kubeczka, w którym chciałaby przygotować herbatę i postawi na białym spodku i jeszcze na białej podkładce albo na białym stole, absolutnie nie zobaczy tego kubka. Natomiast wystarczy, że zastosujemy kontrasty. Wystarczy ciemny spodek i innego koloru podkładka i w zależności od indywidualnych już preferencji dobieramy razem z pacjentem, o jakich kontrastach my mówimy. Często dodatkowe oświetlenie bardzo pomoże, żeby te czynności mogły być dalej wykonywane. Światło bardzo pomaga. Bardzo światło pomaga. Ale to nie jest tak prosta zależność, że jeżeli człowiek słabo widzi, to trzeba oj więcej światła. Nie. To musi być właśnie to światło, które w tym schorzeniu tej osobie będzie skuteczne i pomocne. Przy tym wszystkim jeszcze to oprotezowanie, o którym wcześniej mówiłyśmy, czyli odpowiednie okulary, które zakładamy na przykład na nos, bądź ta elektronika, o której już też wspomniałaś, Małgosiu, jakby rozwiązują bardzo wiele problemów. Są proste takie pomoce, tutaj to nie mówimy już o optycznych, to są nieoptyczne, one nie są refundowane, ale też nie kosztują jakichś makabrycznych pieniędzy. To są właśnie takie czujniki poziomu cieczy. Jest to niewielkie urządzenie, ciężko nazwać to urządzeniem, gadżet bym powiedziała, nałożony na kubeczek przy nalewaniu wody, jeżeli dochodzi do takiego poziomu, takie wąsiki jakby są w tym kubeczku od środka i on zaczyna piszczeć i wtedy jest informacja dla osoby, więcej nie lej. Bo to już jest ten kubek napełniony takiego poziomu bezpiecznego. To jest jakby jedna z rzeczy. Mamy całe mnóstwo innych pomocy. Na przykład proste rozwiązanie pod tytułem skarpetnik, tak? No bo chcielibyśmy wyglądać zawsze przyzwoicie. No jeżeli nawet nie widzimy, no to inni nas widzą, tak? Więc uczymy, w jaki sposób należy segregować, w jaki sposób należy dobierać sobie tą odzież, kupować tak naprawdę, żebyśmy zawsze wyglądali ładnie, schludnie. Niedracznie, tak. Tak, dokładnie. Pokazujemy na przykład, w jaki sposób, no bo tak jak już mówiłyśmy wcześniej, tak, że te osoby często zamykają się, ale w ogóle zupełnie niepotrzebnie, no do restauracji oczywiście można pójść, ale osoba mówi, no ale jak mam pójść? Nie będę wiedziała, jak się zachować, tak? Nie widzę tego talerza, albo nie będę umiała zjeść ładnie. Ja pamiętam, że dla mnie to zawsze był problem, bo jest tak, że jeżeli ludzie widzą, że jestem z białą laską, jestem w restauracji, jestem na jakimś przyjęciu, no to czuję, że te spojrzenia kierują się na mnie. Jak ona sobie poradzi? Są tacy ludzie, co chcą, to ja ci pokroję, albo, prawda, albo pomogę. A jeszcze pokarmię najlepiej. I to powiem, że bardzo, bardzo mnie mierzi, prawda? No trudno, czasami coś mi spadnie, ale rzeczywiście są sposoby, żeby nauczyć się zgrabnie jeść. Tak, dokładnie. To są bardzo proste rozwiązania. Zazwyczaj do tej restauracji idziemy przynajmniej z inną osobą, tak? Więc wystarczy, że ta druga osoba powie, w jaki sposób rozłożone jest danie na talerzu, tak? I używamy tutaj zegara w tej sytuacji i mówimy, na godzinie 12 znajduje się mięso, na godzinie 15 jest surówka i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z dorosłych ludzi przynajmniej wie, jak to wygląda ten zegar. A nie jest mówimy, dużo łatwiej. Tu jest, tak, tam jest. Ja zawsze mówię, że dla niewidomego czy dla słabowidzącego tu i tam to są puste słowa. Dokładnie, nie wiemy tak, gdzie, prawda? Ludzie często pokazują tam, tu, no a my nie wiemy gdzie, tak? Czy to jest, tak, prawda? Dlatego proszę prosto iść, no wydaje nam się, że my zawsze idziemy ale prosto. Ale ile? Jak daleko? Jaka to jest odległość, daleko, tak, to prosto? No tak? To są niby proste rzeczy, ale one są niezwykle deprymujące osobę, która słabo widzi i myślę, że to też trzeba się nauczyć komunikowania się Wszystkim z osobą, która ma problemy, ale myślę, że to nie jest jakaś specjalna komunikacja, tylko taka po prostu bardziej uważna, a myślę, że ona jest w ogóle bardziej taka precyzyjna też i dla wszystkich widzących. Oczywiście tak. Dlatego też zachęcamy, tak jak mówiłam już wcześniej, żeby przynajmniej ci bliscy przyszli na kilka tych spotkań z tą osobą, która faktycznie, u której pojawił się problem, dlatego że ta komunikacja jest niezwykle ważna. Bo o komunikacji nie mówimy tylko o komunikacji werbalnej, ale mówimy takiej komunikacji również o tym, co się dzieje w mieszkaniu danej osoby, tak? Bo wcale ten stół w jadalni nie musi stać na środku, tak? Bo jeżeli osoba ma problem z widzeniem, to dlaczego ma bez przerwy uważać i wpadać na niego?
niego, albo zrzucać jakieś przedmioty. Wystarczy niewielkie przemeblowanie. Wystarczy czyli aranżacja też wnętrza tak? W tym otoczeniu, gdzie człowiek słabowidzący przebywa, to też ułatwia to codzienne, no właśnie, nie obijanie się, te otwarte szafki, tak, prawda, tak. Bo to jest też często koledzy mi mówią, tu uchylone drzwi, one powinny być zawsze albo zamknięte, albo otwarte na oścież. I mówimy o drzwiach, prawda? Ale szafki kuchenne no, powinny być zawsze zamknięte. I tak dalej, i tak dalej. Ciągi komunikacyjne, żeby to nie był jakiś slalom, prawda? Pomiędzy drobiazgami, gdzie są ustawione jakieś bibeloty, jeszcze cenne. No właśnie, że to można potrącić, stłuc. No bo to są frustracje, jeżeli coś zniszczymy, zwalimy. No tak, to są takie sytuacje, dla których też ludzie słabowidzący unikają trudnych dla siebie sytuacji. Jeżeli zauważymy, że nasza ciocia, nasz tatuś, mamusia nie chcą w ostatnim czasie uczestniczyć w jakichś większych spotkaniach rodzinnych chociażby, to może być sygnał, że aha, coś może się źle, że coś się źle czuje może i warto, a może coś się złego dzieje z jego oczami, a może wiemy, że ma problemy ze wzrokiem, ale nie kojarzymy tych uników właśnie z tą sytuacją, z tymi frustracjami, które ten człowiek przeżywa. Tak, właśnie tak jest. Jeszcze innym, że tak powiem, elementem tej rehabilitacji jest orientacja w przestrzeni. Jest to bardzo ważny element i jednym z tych elementów jest oczywiście dobór białej laski. Tej białej laski się strasznie boją pacjenci, ponieważ boją się tego, że będą już stygmatyzowani, dostaną tą łatkę, jestem osobą niewidomą. A to wcale nie jest tak, że biała laska jest tylko dla osoby niewidomej. Tych lasek jest cały szereg tak naprawdę i my bardzo często zachęcamy szczególnie pacjentów z takimi jednostkami chorobowymi, gdzie w ciągu dnia ten człowiek zupełnie dobrze sobie radzi, całkiem dobrze widzi, natomiast o zmierzchu to widzenie znacznie się pogarsza i to jest osoba, która bezwzględnie powinna być wyposażona w taką laskę sygnalizacyjną, która może być użyta, ale wcale nie musi. Ona jest niewielka, złożona w formie długopisu wręcz, schowana w kieszeni na wypadek, gdyby pojawił się ten człowiek w przestrzeni, której nie zna, zrobiło się nagle ciemno i przestaje widzieć. I ta biała laska daje bezpieczeństwo. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja właśnie mam taką laseczkę ze sobą zawsze. To jest rzeczywiście złożona i może się zmieścić w kieszeni, w torebce. Otwieram ją i ona zawsze mi służy. Jest to moja, teraz to już wiem, że to jest moja najlepsza przyjaciółka. Nie zemdleje, nie odmówi mi pomocy. Zawsze jest ze mną i zawsze. I oczywiście to jest tak, że ja chodząc z białą laską, ja wiem jak się chodzi z białą laską, znam techniki, no ale nie znam wszystkich tras, także ja nie wpadnę na przeszkodę, ale mogę nie wiedzieć, gdzie dalej mam iść. Dlatego pomoc z zewnątrz ludzi, którzy przechodzą, jest bardzo wskazana. I za nią od razu bardzo dziękuję w imieniu wszystkich osób, które mają problemy ze wzrokiem. Ale ludzie muszą wiedzieć też, że ja mam problem ze wzrokiem. Jak ja się wstydziłam wziąć do ręki białą laskę, kiedy byłam słabowidzącą, to narażałam się na śmieszność, na zdziwienie, że nie mogę trafić. Ludzie byli oburzeni. No dlaczego pani nie założy okularów, prawda? Jak wpadłam na kogoś. Co, ślepa pani jest? A jak mam białą laskę, to wszyscy wiedzą, że mam problem i jest bardzo dużo chętnych do pomocy, do pomagania i to jest jasny komunikat. Dlatego słabowidzący nie powinni wstydzić się białej laski. Biała laska nie oślepia, ona bardzo ułatwia życie, ułatwia wychodzenie z domu o każdej porze. Nawet jak jest ciemno. Akurat w moim schorzeniu było też tak właśnie, że w dzień przez długi czas mogłam chodzić swobodnie, ale już o zmierzchu wieczorem stawałam się ślepa jak kret, a więc chowałam się szybko do domku i nie wychodziłam.
Z tymi laskami dokładnie tak jest. To jest jeden z modeli, że tak powiem, z rodzajów lasek. To jest laska orientacyjna, ale jest również laska sygnalizacyjna. I bardzo często właśnie osoby, które już zdecydowały się i są gotowe na zakup tej białej laski, na wyposażenie się w tą białą laskę, my wręcz zachęcamy do nabycia kolejnych. I nie dlatego, że ktoś musi je kolekcjonować, tylko dlatego, że każda z tych lasek ma inne zastosowanie i pełni inną rolę. Natomiast no tutaj to już wiadomo, że to się odbywa indywidualnie, tak jak z tymi butami. Ja się bez przerwy będę tego trzymała, że to należy dobrać. Tej laski też nie można sobie kupić, bo to nie jest przypadkowa laska. Ta laska musi być dobrana do wzrostu osoby, do jej umiejętności poruszania się z tą laską i do zastosowania, tak? Mhm. W jakiej sytuacji ona będzie miała zastosowanie. Ja sama mam 3 rodzaje lasek. No właśnie, więc jesteś najlepszym przykładem, że tak być powinno. Ja jeszcze wrócę do elektroniki. Ta elektronika jest bardzo, bardzo pomocna, ale niestety ona nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast my też jesteśmy po to, żeby pomóc i wskazać możliwości, w jaki sposób dana osoba może się zaopatrzyć w taką elektronikę, która jest bardzo pomocna. Jest to bardzo proste. Często jest tak, że osoby, które do nas trafiają, to już są osoby w wieku poprodukcyjnym. Natomiast no i jakby są na emeryturze i uważają, że no to w porządku, trudno, no to nie będę mieć wszystkiego, co państwo pokazali. Natomiast ta osoba może to mieć, tylko kiedy? Dofinansowanie należy się każdej osobie z niepełnosprawnością, ale trzeba to orzeczenie o niepełnosprawności posiadać. Jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w bardzo dużej części refunduje te szczególnie droższe pomoce elektroniczne w naszym przypadku. Wystarczy, że ta osoba pozyska pozarentowe orzecznictwo, skorzysta z pozarentowego orzecznictwa, bo dzielimy to orzecznictwo na to rentowe, gdzie osoby w wieku produkcyjnym, to jest to ZUS-owskie, tak. Natomiast to orzecznictwo pozarentowe polega na tym, że lekarz prowadzący, w naszym przypadku okulista, wystawia stosowne zaświadczenie, osoba ta zgłasza się z kompletem, z dokumentami do instytucji, która znajduje się zazwyczaj w powiecie, albo, dokładnie, tak. W zależności od tego, gdzie zamieszkuje. Często to się odbywa drogą jakby już poza taką osobistym stawiennictwem, że tak powiem, tylko stajemy w ostatnim momencie na takiej komisji. W okresie pandemii było to w ogóle bez obecności tej osoby. I to orzeczenie daje prawo temu pacjentowi faktycznie do wielu ulg, nie tylko takich, jak mówiłam, o dofinansowaniu, ale to są ulgi rehabilitacyjne, komunikacyjne tak, więc likwidacja barier jest całe mnóstwo, szereg takich przywilejów, która ta osoba dzięki temu uzyska. Także my też jesteśmy po to, żeby pomóc chociażby w wypełnieniu tych formalności, dokumentów, które ta osoba żeby to mieć przebrnąć, dokładnie, ale też rzeczywiście mieć korzyść, a te korzyści to są nie chodzi o materialne, tylko żeby nasze życie, mimo utraty wzroku, było ciągle aktywne, pełne różnych ciekawych zdarzeń i satysfakcjonujące. Bardzo Ci dziękuję, Tereniu, za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że osoby, które nie wiedzą, jak żyć ze słabnącym wzrokiem, po wysłuchaniu naszego podcastu będą wiedziały, że to nie jest koniec świata. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.retinaamd.org.pl. Tam jest bardzo dużo informacji na temat też rehabilitacji i są kontakty też do Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, ulica Karmelicka 26. A dzisiejszym gościem była, przypomnę, Teresa Kłys, dyrektor tej wspaniałej placówki. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Państwu wyjaśniłam, na czym ta rehabilitacja polega. Ślicznie dziękuję. Jeżeli podobają Ci się takie treści, przekaż ten film dalej, aby mógł trafić do jak największej liczby osób. To dla nas bardzo ważne. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków.